Ale piękna pogoda. Słońce. U nas paskudnie. I choć rodzice Małgosi do jej telewizyjnej kariery od lat podchodzą z chłodnym dystansem, to jednak tym razem po raz pierwszy zdecydowali się wejść do jej świata. To ostatnie osoby, których Małgosia spodziewałaby się w tym miejscu. No oczywiście, że ona. To nie odbiera. Pokaż mi na chwilę. I będzie, no. Dobra. A i co ja bym mówiła, jak ona powie, gdzie wy jesteście? Poprosi na mamy dodzwonić i jakoś coś mi nie wychodzi. Nie domyślę się. Ale przedtem jesteś. To powiedz, że jedziemy na wycieczkę do Torunia. No już jak ugać, to już do końca. Nie ma zasięgu, może dalej przez te góry. Halo? No, co tam? Co słychać? Halo? Mówię, co słychać? Czy ty mnie słyszysz? No cześć, no teraz lepiej. O, no to dobrze. No i co? No co robisz? A co u ciebie słychać? No co u nas? No u nas jak zwykle. Grzybki, spacery. Aha, a co u mnie? Nic, właśnie się jedziemy teraz na jakieś piękne... A ty jakiś taki głos masz? Humoru nie masz? Ja właśnie mam bardzo dobry humor. A, masz bardzo dobry, no to dobrze. Tak, jedziemy do jakiegoś super hotelu. Nie no, piękna jest pogoda. To już lepiej mi nie opowiadaj. No, a co tam Radzio, jak? A Radzio siedzi obok właśnie. No to a dobrze. Ty gdzie jesteś, w domu? Bo masz dziwny głos. Słuchaj, bo jest taki pogłos jakiś dziwny, wiesz? Bo tutaj chyba sąsiad tym traktorem podjechał drogą. No dobra, bo słabo cię słyszę. Halo, to później. Słuchaj, bo ja nie słyszę już ciebie. Nie, w ogóle coś się słabo słyszę. Proszę. Matka na stare lata. Dziecko oszukuje, kręci, kłamie. A co, pytała się, czy nie masz humoru? Tak. Czy ja mam dziwny głos, czy nie mam humoru? Właśnie mam humor.